panie dyrektorze, jak kształtuje się prognoza pogody na najbliższy weekend? Przede wszystkim pogodę będzie kształtował układ powietrza z nadatlantyku, powietrze bardzo wilgotne i ciepłe i gorące, z tym, że nie upalne, bo temperatura nie przekroczy 30 stopni Celsjusza. Ten tydzień był bardzo dynamiczny. To słowo dynamizm pogody może już jest lekko wyświechtane, ale trzeba ciągle to mieć na uwadze, gdyż przy takich temperaturach, przy takiej konwencji możliwe są burze, możliwe są nawet burze z gradem. Dziś w piątek wieczorem deszcz może też popadać, ale tu głównie kwestia niedzieli. W niedzielę jest możliwa sytuacja bardzo dynamiczna, burzowa. Możliwe są opady deszczu u nas na Śląsku, ale również w pobliskiej Małopolsce i oby tutaj ten pakt zawarty z Janem Pawłem II pozwolił, aby pielgrzymi mogli spokojnie wysłuchać mszy w Krakowie. Tu na Śląsku nie jesteśmy aż tak bardzo zainteresowani tą pogodą idealną, ale też byśmy chcieli, aby jak w każdy weekend było słonecznie, ciepło i bezchmurnie. Tak będzie w sobotę, ciepło i pogodnie, ale nie całkowicie bezchmurnie, zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające czasami do dużego. Opady, jeżeli wystąpią, to tylko przelotne, niewielkie opady, a niedziela, to już jak powiedziałem, będzie o wiele gorsza. Tu chcę wrócić do ubiegłego tygodnia, mianowicie z wtorku na środę w ciągu niespełna 3 godzin w nocy spadło 52 mm opady, 52 litry wody na metr kwadratowy, albo dla lepszego wyobrażenia sobie sytuacji 52 miliony litrów wody na kilometr kwadratowy. W tak krótkim czasie taka ilość wody ostatni raz spadła w roku 1997, czyli jeszcze w ubiegłym wieku, w lipcu, kiedy mieliśmy do czynienia z powodzią. I proszę sobie wyobrazić, że chcąc sobie taką sytuację zaaranżować na przykład w domu, to musielibyśmy do pokoju, który ma 10 metrów kwadratowych, a więc na przykład 2,5 razy 4 metra, wlać w ciągu 3 godzin 52 wiadra wody. No, po wlaniu tej wody najlepiej zejść do sąsiada mieszkającego pod nami, zapytać, co sądzi o intensywności tego opadu i Państwo już mają wyobrażenie, jaki to był opad. Przy wysokich temperaturach, przy takim opadzie powietrze było wilgotne, duszne, parne. Przez chwilę czuliśmy się tak jak w Puszczy Amazońskiej i podobnie może być właśnie w niedzielę. Opady, wysoka temperatura, duża wilgotność powietrza, czy jak to mówimy potocznie, parność. To są te elementy, które nie są najlepsze i jakby to powiedzieli fachowcy, biometr będzie mało korzystny. Czyli reasumując, piątek po południu opady, sobota raczej bez opadów, temperatura około 25 stopni Celsjusza, niedziela temperatura jeszcze wyższa, 27-28 stopni, ale tu już możliwość wystąpienia burz, nawet bardzo, bardzo intensywnych, z dużymi opadami. Z tym, że burza, jak ciągle powtarzam, to kwestia punktowa. Może być w Chorzowie, a w Siemianowicach może nie spaść kropla deszczu. Zresztą podobnie było w tym tygodniu, że w niektórych miejscach spadały ogromne masy wody, w innych nie spadła nawet jej kropla. Czyli życząc wszystkim wspaniałej pogody, myślę, że w następnym tygodniu będziemy mieli jeszcze ładniejszą pogodę, bo przecież wakacje się jeszcze nie skończyły.